Witajcie kochani. Dzisiaj mam dla was filmik, który też został zainspirowany przez wasze pytania. A mianowicie dzisiaj opowiem wam o moim kolczyku, czyli o tragusie. Jak wiele z was zauważyło, dokładnie 2 miesiące temu przebiłam sobie to miejsce. To jest tak zwany kolczyk na Pannę Joannę. I też przebijała mi go oczywiście Ewa, czyli Red Lipstick Monster, bo nie mogło być inaczej. Osoby, które mnie oglądają już od jakiegoś czasu, może pamiętają filmik, w którym pierwszy raz od dłuższego czasu polecałam wam nowe kanały na YouTube. I właśnie kiedy polecałam wam Ewę, powiedziałam, że marzy mi się taki kolczyk, że jeżeli kiedykolwiek będę miała okazję, żeby mi Ewa ten kolczyk zrobiła, to nawet się nie będę zastanawiać. No i tak też właśnie się stało. Ewa była w grudniu w Warszawie i wykorzystałyśmy tą okazję i właśnie wylądowałam z przebitym tragusem. Chciałabym wam opowiedzieć o tym kolczyku troszeczkę z innej perspektywy, dlatego że nie chcę wam mówić żadnej teorii na temat tego, jak takie przekłucie powinno wyglądać i tak dalej, bo te informacje wszystkie znajdziecie na kanale Ewy i ja je wam je podlinkuję. Zdecydowanie, jeżeli chcecie się dowiedzieć właśnie, czym się kierować przy wyborze piercera i jak to powinno wyglądać, a też dokładne zasady pielęgnacji świeżo przekutego piercingu, to tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Ja jedynie tylko o tym wspomnę. Tak więc, tak jak mówię, chciałabym wam opowiedzieć z perspektywy osoby, która taki piercing posiada i jak to wygląda. Oczywiście nie jest tak, że wszystko to, co ja powiem, będziecie mogły zastosować do siebie, bo wiadomo, że różni ludzie mają na przykład różne progi bólu i tak dalej i różne rzeczy różnie przeżywają. Ale myślę, że postaram się mówić o takich ogólnych sprawach, które z wielu z was dotyczą i które dla wielu z was będą miały zastosowanie. Zacznijmy więc właśnie może od bólu. Zdecydowanie prawdą jest, że jeżeli traficie na dobrego piercera i jeżeli dobrze wybierzecie piercera, to o bólu nie ma absolutnie żadnej mowy. Dlatego, że ja nie jestem osobą, która ma jakiś duży próg, jeżeli chodzi o ból. Zawsze mi się wydawało, że wręcz panikuję i po prostu jeżeli to jest coś, na co jestem właśnie przygotowana, typu przekucie, bo nie mówię o wypadkach, które się tam zdarzają, bo wtedy człowiek jest pod wpływem adrenaliny, jest w szoku i ten ból odczuwa troszeczkę inaczej, natomiast w takich przypadkach, kiedy to jest zaplanowana akcja, to wydawało mi się, że może być różnie, bo pierwszy raz miałam chrząstkę przebijaną, więc obawiałam się, że mogę zareagować dziwnie, ale czegoś takiego nie było, dlatego że to dosłownie trwało sekundę. Ewa jest na tyle dobrym piercerem, śmiem twierdzić, że najlepszym u nas w kraju, że po prostu to było jak bzyknięcie komara, naprawdę. Nic więcej. Ja większy dyskomfort, chociaż też nie mogę tutaj narzekać ani mówić o jakiejś tragedii, czułam przez pierwsze 1,5 tygodnia, kiedy tam na przykład, no nie wiem, no nawet tutaj przy dotknięciu w tym miejscu, czyli gdzieś powiedzmy 1–2 cm od przekucia, kiedy naciągałam skórę, no to czułam, że tam coś jest i że ta skóra jest jeszcze obolała. Natomiast teraz po 2 miesiącach śmiem twierdzić, że moje przekucie jest zagojone. Będę się w najbliższym czasie przymierzała do zmiany kolczyka. Zobaczymy, czy mi się to uda, bo troszeczkę się boję. Nie wiem, czy będę potrafiła go odkręcić. To, co wam powiem jeszcze z własnej perspektywy, ponieważ ja miałam kolczyki przebijane w 3 różne sposób. Oczywiście ja mam przekute tylko uszy, nic innego sobie nie przekuwałam. Tutaj mam 3 dziurki. I tutaj mam te 2. Tak więc te standardowe dziurki, które ma większość, bo nie mogę powiedzieć, że wszyscy, miałam przebijane jako dziecko jakoś po pierwszej komunii u kosmetyczki. I to był dramat, dlatego że ja tą dziurkę mam dużo niżej niż tą. Te dziurki są nierówne. Dlatego śmiem twierdzić, że przebijanie u kosmetyczki pistoletem jakiejkolwiek części ciała, nawet takiej zwykłej, standardowej dziurki jak moja, to jednak nie jest najlepsze wyjście. Wy oczywiście zrobicie jak uważacie, ja osobiście uważam, że nigdy więcej. Te dziurki, które mam tutaj, te dodatkowe 2, to oczywiście był mój młodzieńczy wybryk i najpierw miałam przebijaną tą dalszą. Oczywiście ona była przebijana przez moją koleżankę na naostrzony kolczyk.
W zasadzie bez żadnego znieczulenia, znaczy nie wiem, się próbowałyśmy znieczulić lodem, znaczy moje ucho miało być znieczulone lodem, a też znieczulałyśmy się w inny sposób, ale o tym nie mówmy. Tak więc naostrzony kolczyk, w ogóle koleżanka i tak dalej. Powiem wam szczerze, że ponieważ moja koleżanka wbrew pozorom chyba była dosyć... jakby to powiedzieć, wprawiona w tym, co robi. Tak więc i w tym wypadku trwało to dosłownie sekundę i nie pamiętam żadnego bólu, pamiętam tylko takie pyknięcie skóry i to było wszystko. Potem miałam dobijaną też tą środkową dziurkę, czyli tą pomiędzy tą regularną i tą najdalszą, dlatego że stwierdziłam, że tamta dziurka jest za daleko, a ona była przebita w tym miejscu, w związku z tym, że ten kolczyk, którym przebijałyśmy, był stosunkowo duży, bo to był taki kolczyk w kształcie małych nożyczek, więc on był podłużny. I zdecydowałam się właśnie na jeszcze jedną i tutaj proces identycznie się odbywał. Ja mam to szczęście, że należę do osób, które nie mają problemu z gojeniem się różnych ran. Ja miałam różnorakie urazy w swoim życiu, jako że jestem osobą dosyć taką nieuważną i roztrzepaną i różne rzeczy mi się dzieją. I zawsze jakoś to wszystko goiło mi się bardzo dobrze, dlatego też nie miałam problemów z gojeniem się tych moich regularnych przekuć. To były jednak troszeczkę inne miejsca, bo wszystkie te przekucia, które miałam robione wcześniej, były w tej miękkiej części ucha i tak stwierdziłam, że to wszystko jakoś chyba łatwiej się odbywa. Tutaj, ponieważ po raz pierwszy miałam mieć przekuwaną chrząstkę, stwierdziłam, że od początku do końca będę dbała o to przekucie jak należy. Z nabożeństwem obejrzałam sobie filmik Ewy chyba ze dwa razy. Po czym pobiegłam do apteki i oczywiście zaopatrzyłam się w sól fizjologiczną, tutaj mi jeszcze zostało, bo kupiłam jej strasznie dużo, w takich właśnie ampułkach i nią sobie przemywałam chyba przez pierwsze 3 tygodnie, nawet jak nie dłużej, to przekłucie. Do tego służyły mi oczywiście gazy jałowe, to też wszystko jest z filmiku Ewy. No i przez cały czas największą moją inwestycją, jeżeli chodzi o te rzeczy właśnie do pielęgnacji tego przekucia, to był Octanisept. Taka buteleczka to jest 50 ml, kosztowała mnie ponad 30 zł, więc to nie jest jakoś bardzo mało, ale stwierdziłam, że nie ma co tutaj oszczędzać, ani nie wiem co. Tym bardziej, że jest to tak niesamowicie wydajna sprawa, bo ja tego używałam naprawdę bardzo dużo, non-stop sobie psikałam tym ucho i w zasadzie... on chyba jest zużyty tyle, tak więc jeżeli będę planowała jeszcze jakiekolwiek inne przekucia, to na pewno mam już zapas Octaniseptu. Tak więc to były rzeczy, w które się tutaj wyposażyłam i które wiedziałam, że będą mi służyć do pielęgnacji tego przekucia i które umożliwiły mi, że to przekucie jakby odbyło się i wygoiło się w taki sposób, jak ja chciałam. Czy jestem zadowolona? Jestem niesamowicie zadowolona z tego, że to zrobiłam. To jest moje marzenie. I tutaj z kolczykami jest dużo łatwiej niż z tatuażami, bo tak naprawdę w przypadku kolczyków, jeżeli coś wam jakby się znudzi albo odwiedzi, to zawsze możecie taki kolczyk wyciągnąć i będzie ślad, bo to nie jest tak, że śladu całkowicie nie będzie, ale będzie on na tyle minimalny, że nie ma jakby najmniejszego problemu. Dlatego też ja, gdybym na przykład moje dziecko do mnie przyszło i chciało sobie przekuć coś, o ile to nie byłoby dziecko 12-letnie chcące sobie przekuć wargę, to myślę, że nie miałabym z tym najmniejszego problemu, jako że naprawdę uważam, że to jest coś takiego, co faktycznie, jeżeli mamy ochotę, możemy to zrobić, bo potem jakby, jeżeli nawet nam się to znudzi, to nie ma takiego problemu, nie są to aż tak duże konsekwencje, tak jak w przypadku tatuaży. Uważam, że tatuaże powinny być bardzo przemyślane, nie powinno się ich robić przypadkowo, spontanicznie, w przypadkowym miejscu, dlatego że potem możemy bardzo mocno tego żałować, więc nad tym się zastanówcie. Na koniec powiem wam, że jeżeli jesteście właśnie takimi osobami, które zastanawiają się nad przekłuciem sobie czegoś, to bardzo myślę dobrym pomysłem będzie obejrzenie właśnie filmików Ewy na temat piercingu, bo nawet jeżeli nie będziecie mogli wybrać się do Ewy, jako że Ewa mieszka we Wrocławiu, to myślę, że na podstawie jej filmików będziecie w stanie po pierwsze wybrać sobie dobrego piercera, a po drugie potem dobrze to przekłucie pielęgnować. Pamiętajcie o kilku zasadach, żeby jednak mimo wszystko
wszystko, jeżeli decydujecie się na przekucie, żeby być zdrowymi, żeby wam się nie wdała żadna infekcja, bo potem mogą być naprawdę straszne problemy i na pewno tego nie chcemy, więc bądźcie zdrowi, żadne grypy, żadne przeziębienia, bo wtedy człowiek jest dwa razy bardziej podatny na różne zarazki, więc bądźcie zdrowi i najlepiej też, gdyby to nie było po całej nocy balowania. Tak więc to chyba wszystko. Nie wiem, co jeszcze więcej mogłabym wam powiedzieć, bo nie chcę powtarzać informacji, o których mówiła Ewa. Tak jak mówię, wszelkie odnośniki do tego, jak zarówno wygląda takie przekucie, bo taki filmik też jest, bo ja miałam, tak jak mówię, dokładnie tak samo robione, jak miała przekuwana ucho panna Joanna make-up, więc do tych wszystkich filmików zostawię wam odnośniki na dole, bo myślę, że to jest bardzo duża pomoc, a ja po prostu nie chcę powtarzać informacji, bo myślę, że nie zrobiłabym to na tyle rzetelnie, jak zrobi to Ewa, która jest profesjonalistką. Obejrzyjcie sobie te filmy. Jeżeli macie do mnie jako użytkowniczki tego kolczyka jakiekolwiek pytania, to oczywiście proszę, zostawcie je w komentarzach. A dzisiaj dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!